Czarnek zapowiada poważne zmiany. Podał datę Przemysław Czarnek. Będą zmiany na uczelniach. Zespół profesor Waldemara Parucha i inni eksperci wypracowali rekomendacje dla uczelni w wielu obszarach, m.in. ewaluacji, wydawnictw i czasopism, pracowników uczelni. To wszystko jest gotowe i będzie ogłoszone w drugiej połowie stycznia, powiedział szef resortu nauki Przemysław Czarnek. W Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił m.in. o planowanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Konstytucja dla nauki i o pracach ministerialnych ekspertów w tym zakresie. W ocenie szefa resortu edukacji i nauki na etapie wdrażania Konstytucja dla nauki wykazuje pewne mankamenty, luki i nieścisłości, które mają zostać usunięte. Po to właśnie jest zespół profesor Waldemara Parucha. Po to są nasi eksperci, którzy wypracowali już rekomendacje w wielu obszarach, w tym obszarze ewaluacji, wydawnictw i czasopism, pracowników uczelni, awansu naukowego. To wszystko jest gotowe i w drugiej połowie stycznia będziemy ogłaszać, zapowiedział. Czarnek dodał, że do tej pory nie było reformy zakrojonej na tak dużą skalę, która by nie wykazywała mankamentów na etapie wdrażania. I taka jest również reforma Jarosława Gowina, dodał. Czarnek pytany był też o to, czy należy łączyć kwestię szczepień poza kolejnością na WUM z reformą szkolnictwa wyższego wprowadzoną w ramach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynikającą z niej większą władzą rektorów uczelni. Ja bym tego nie łączył. Oczywiście to szczepienie poza kolejnością jest żenujące, jest ogromnym błędem WUM podlegającemu Ministerstwu Zdrowia, natomiast nie łączyłbym jednego z drugim. Reforma Jarosława Gowina, Konstytucja dla nauki, była potrzebna, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, powiedział Czarnek. W jego ocenie, ruszyła skostniały świat szkolnictwa wyższego i nauki. Czarnek, szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił we wtorek w Polskim Radiu 24 m.in. o nauczaniu zdalnym wśród młodzieży szkolnej i wsparciu psychologicznym dla uczniów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczanie zdalnie jest nie tylko mniej efektywne, ale również powodujące utratę kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielami i źle wpływa na psychikę dzieci. Dlatego mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które działają na miejscu, mamy te poradnie, które działają przez telefon, ale też od 1 stycznia online. Chcemy uruchamiać coraz więcej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, powiedział Czarnek. Minister edukacji i nauki mówił, że chciałby, żeby dzieci wróciły do szkoły po 17 stycznia, przynajmniej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Po to właśnie ferie są skumulowane w jednym terminie, przez 2 tygodnie w jednym terminie w sposób stacjonarny. Po to też był ten przepis o zakazie wyjścia bez opiekuna dorosłego dla dzieci do lat 16 do godziny 16, przypomniał. Czarnek dodał, że z tego ostatniego przepisu zrezygnowano po wzięciu pod uwagę opinii m.in. epidemiologów, psychologów i środowiska rodziców. W Dzienniku Ustaw pojawiła się w poniedziałek nowela rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która wykreśla z obowiązującego rozporządzenia paragraf 9. dotyczący obostrzeń w przebywaniu małoletnich do lat 16 na świeżym powietrzu. Nowe przepisy, znoszące obecny zakaz, weszły w życie we wtorek 5 stycznia. Wszystko robimy po to, żeby po 17 stycznia dać sobie szansę, dzieciom na powrót do szkoły przynajmniej stopniowo, zaznaczył Czarnek.